Ty, a może w nocy? Dawaj w nocy, zmienimy na noc. O, ja wezmę sobie tę furę, ale wy możecie wziąć jakąkolwiek. W sumie naprawdę nie mam żadnego klasycznego muscle cara w swoim garażu. Jak to jest? Proszę bardzo. Dobra, ale zmieniamy na ten, na noc, nie? Pyk. I robimy nocny zlocik sobie teraz. Teraz to mamy zlocik prawdziwy, nie? Dobra, gdzie sobie pojedziemy właściwie? Musimy znowu jakąś inną miejscówkę wyczarować. Musimy też tutaj taki zrobić zlot Most Wanted. O, by było super. Bo tutaj jest ta BM-ka. Chodźmy gdzieś się ukryć. Chodźmy może tu. Ej, ten gościu znowu wbił, nie? On już był tym samochodem. To jego trzeba chyba wywalić i nową osobę wziąć. Joki, ten samochód jest wolny. Ja mu wszystkie części powyciągałem, bo wsadziłem do tej prawdziwej GTR-ki. Tutaj mam takie malowanie, które sam robiłem i chciałem wziąć tę furę na zlot po prostu. A i tak świetnie brzmi, nie? Ja cały czas foty robię tutaj. Ta BM-ka jest fajna na przejście gry, tak, zgadza się. GTR-ką wszystko porobiłem praktycznie. Oh yeah. Jedziemy sobie gdzieś tam, wiesz, przycupnąć. I tamta to tak, kurde, tamto tak ciśnie, że to szok. I coś tu ciekawego jest? Czy przy stacji robimy? Nie jest aż tak ciemno, furki chyba będzie widać, nie? Ładnie tu, ty. Patrz, tu wszędzie jakieś parkingi są. Świetnie. Dobra, zobaczmy, co macie za furki. Ktoś wziął BM-kę. To jest M2, nie? Też tym mało jeździ. Chyba na w ogóle tym nie jeździłem nawet tutaj w tym NFS-ie. To jest fajne auto. W spryciu. Jeszcze w złocie, czy w karmelu, nie wiem jak to nazwać. W spryciu. Kacperowski 91. Subaru BRZ. Czekaj, bo tutaj jeszcze trzeba popatrzeć z tyłu, jak to wygląda. Subaru BRZ. Klasycznie. Bez zbędnych tych. Road to 700 HP. Audi R8. Beast. Proszę bardzo. Ja jestem fotograf zlotowy. I fajna ta Eurusemka, też trzeba sobie ją sprawić. Nieźle. Tutaj mamy Call Me Pawlak, Lambo, Huracan. Inny klimat jest, nie? Jak pada taki deszcz. Fajnie to wygląda. Takiego klimatu nie zrobisz w Fordzie. O kurde, tam bliżej nie mogę kamerą podjechać do tego Ferrari jeszcze. Ekstra. Ty, patrzcie, mu się te diody teraz świecą z przodu. Fajnie to wygląda. I, o właśnie, Ferrari. I tutaj mamy z Dunę. No chyba, pista chyba, no dobra, przypomniało mi się już. Ta taka dziwna nazwa, nie? Ferrari fajnie by wyglądało na tle tych takich światełek w górach. O, patrz na to. Ekstra. Nie zapisują mi się foty, bo limit masz. Zapisują się w folderze, wiesz? Okej. Bo ta jest wolna, ja tylko ją wziąłem tutaj na ten zlocik, nie? I bierzemy sobie, bierzcie sobie ulubione jakieś furki do wyścigów, jakieś takie szybsze. Czy można zagrać? Pewnie, tutaj ziomeczki ze mną grają teraz. Zmieniamy furę i zobaczcie, mam dwie takie bardzo podobne BM-ki. Tylko, że ta już jest taka no, jeszcze nie całkowicie przykokrzona, ale już jest dobrze porobione. No i ta już ładnie lata, mówię wam. Ultimate Plus, zobaczcie. Uła. I widzicie, tutaj mam sporo części Ultimate do ogarnięcia. O, mogę nitro lepsze wsadzić. Dobra, macie super fury. Wybieramy jakiś wyścig, musimy trochę policję powkurzać. Dobra, na jakich ustawieniach graficznych? Chyba maksymalne mam w NFS-ie. Czasami te FPS-y, jak jest kilka samochodów w okolicy, jak robimy zlot, to FPS-y spadają nawet do 30-40. Dobra, startujemy. Trochę się tu czuję jak na wojnie, jeżdżąc na tych wyścigach. To nie do końca chodzi o to, że jest taki chaos, to też, ale bardziej chodzi mi o to, że te samochody tak pierdzą, jakby ktoś z karabinu strzelał, nie? Mocne wyścigi mają tylko taki plus, że no, bardzo szybko się jedzie, bo to są głównie sprinty. Więc jedziemy z punktu do punktu, nie? Nie musimy robić okrążeń tak jak w dzień. U! Najlepiej mieć właśnie dobrze skrętną furkę tutaj. Nawet nie tyle z jakoś tam bardzo szybką, tylko
dobrze skrętną, myślę. Niby się jedzie tylko te 300 na godzinę, ale jest już kurde strach przy tej prędkości, nie? Tak. Zupełnie inaczej się gra też, jak się jedzie w drużynie. Jak się ma swoje party. Jak się gra z realnymi graczami po prostu, nie? Bo tak normalnie jak grasz z botami, to ich szybko powyprzedzasz i tyle, zostawiłeś gdzieś tam z tyłu. A tutaj, no, jednak jest rywalizacja. Każdy ma najlepsze furki, najlepiej stunigowane, nie? Ta gra wyszła jakiś czas temu, więc już każdy się dorobił. Piąta pozycja, proszę bardzo. Zajebiście brzmi ta fura, nie? I trzeci poziom poszukiwań. Już możemy obławę zrobić, także super. Zajebiście to wygląda, jak się to wszystko pali, nie? No i tutaj ważne na obławie jest to, żeby byleby dojechać i będzie super. O ty kur... Wyleciałem z trasy. No, ten wyścig jest fajny. Tutaj się naprawdę dużo dzieje. Na obławie. Patrz jak ta policja zapiernicza. I za to dostaniemy już kasę za ten wyścig, nie? Niedużo, ale zawsze coś. Ło, karetka w powietrzu, ty! Jo, szóste miejsce. Kilka kraks było, nie? 54 tysiące reputacji, a kasy nie dostałem? Kurde, ile tu policji w naszą stronę jedzie? Mam nadzieję, że... Patrz ile pał! Widzicie minimapkę? Czerwona prawie jest ta droga cała przed nami. Trzy radiowozy, z tyłu cztery, pięć. O ty kurde. I to korwety. Korwety i Dodge. Ej, z dupy, ja nic nie robię złego, ty, o co ci chodzi, gościu? Po chodniku tylko jechałem. Dobra, piąty poziom zaraz będzie, nie? Tu już trzeba jechać na tą obławę powoli. Jest piąty, proszę bardzo. Gdzie to było teraz? Muszę jakąś... Muszę sobie miejscówę wyznaczyć. Gościa podpalimy, patrz! Jak uciekł! I startujemy. To jest piątka? Chyba tak. Ciężko powiedzieć, nie? Wyścigi w obławie są bardzo długie. Uuu! Uciekaj, kurde! Przed tamtym zderzaczem wielkim. Haha! Dobra, ja uciekam do garażu. Nową część. Uwaga tutaj. Dobra, zużyłem ostatnią naprawę auta, automatyczną. Mechanik nagle, tak wiesz, wychodzi z samochodu i naprawia wszystko w mgnieniu oka. Takiego mam mechanika. Mi naprawił moją furkę, pyk. Pojedziemy sobie gdzieś tu. Zgubimy policaje. I będzie cudownie. Nie dogonią mnie, nie ma szans. O dobra, widzę moją chatę. Tutaj zajedziemy. O kurde, muszę uciec najpierw. Shit. No to kontenery, jak? Dobra. Jakąś tam część chyba sobie zdobyłem. Trochę kasy, trochę tam reputacji, ale co mi z tej reputacji właściwie? No nic, nie? No dobra, ale mamy nową część. I ta nowa część to jest... Dzień dobry, Ultimate Plus. Zobaczcie. Aha, dobra. Bo to jest ta zdobyta. A mogę ją sobie teraz kupić też do innych autek, nie? No i co? 1 500 000 dolarów mam tylko. No powiem wam, nie pozarabiałem tym razem. Musimy więcej w dzień jeździć. Ale noc ma też to do siebie, że wiesz, te lepsze części powygrywamy, nie? I jak powsadzasz te lepsze części do słabszych furek, to też się możesz porobić na koksy.